Witam w domowym, profesjonalnym studio Fundacji Parkinsona. Parę dni temu rozmawialiśmy z panią dr Karoliną Mielko na temat DBS-u, czyli głębokiej stymulacji mózgu. Później w komentarzach ktoś napisał niesmaczny żart. Faktycznie w rozmowie ja przytoczyłem historię chorego, który ma wszczepiony DBS i którego żona pilotem wyłączyła. Wszystkich, którzy oglądali, wszystkich tych, którzy się poczuli urażeni, serdecznie przepraszam. Ta opowieść to opowieść lekarza, neurochirurga i jest to fakt autentyczny. Nie chcieliśmy nikogo urazić, nie chcieliśmy nikogo obrazić, a tym bardziej żartować z tak poważnej choroby, jaką jest choroba Parkinsona. Z drugiej strony, kiedy żyje się tą chorobą 24 godziny na dobę i przez tak wiele lat, nieraz trzeba znaleźć jakieś tematy, żeby się odrobinę pośmiać. Oczywiście ja już też nie będę w tej chwili mówił dowcipów o chorobie Alzheimera, o chorobie Parkinsona i o alkoholu. Może niektórzy znają ten dowcip. Dlatego jeszcze raz serdecznie przepraszam i mam nadzieję, że takich skojarzeń z żartami już Państwo, oglądając nasze programy, nie będą mieli. Parę dni temu usłyszeliśmy, że pan Andrzej z Sycowa, to jest z okolic Lublina, został oskarżony przez prokuraturę o hodowlę marihuany, o hodowlę krzaków marihuany. Faktycznie uprawiał w namiocie specjalnym parę tych krzaków po to, żeby matce przyjaciela, która umierała na raka, podawać nalewkę z marihuaną i ta nalewka sprawiała tej kobiecie ulgę w bólu. Natomiast żona pana Andrzeja cierpiała na nerwicę i nalewka też jakby ją uspokajała. Pani żona pana Andrzeja już nie musiała brać leków antydepresyjnych, po których też się jako skutki uboczne źle czuła. Pan Andrzej został aresztowany, przesiedział w więzieniu 7 miesięcy, a teraz grozi mu do 15 lat więzienia. Zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, że marihuana, to nawet ta, która jest wykorzystana do celów leczniczych, do tego, aby pomagać ludziom, którzy są śmiertelnie chorzy na różne choroby przewlekłe, jest tak ostro w Polsce karana i dlaczego wzbudza tyle emocji. Od 1 listopada 2017 roku lecznicza marihuana w Polsce jest podobno dostępna. Mówię podobno, bo minął już ponad rok, a jeszcze żaden pacjent w Polsce tej marihuany nie kupił w aptece. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli nawet lekarz chce wypisać preparat z marihuaną, musi uzyskać zgodę krajowego konsultanta w danej dziedzinie medycyny. Czyli jeżeli by chciał wypisać na przykład na padaczkę, czy stwardnienie rozsiane, czy choroby Parkinsona, to musiałby uzyskać zgodę pani profesor Ryglewicz. To pierwsza rzecz. Decyzję krajowego konsultanta musi zaaprobować Ministerstwo Zdrowia. Mamy następny punkt. Trzeba znaleźć aptekę, która ma prawo do sprowadzenia leczniczej marihuany z zagranicy, ponieważ nawet polscy producenci, a są takowi, nie mogą dostarczać do polskich aptek tego leku, tylko trzeba sprowadzać z zagranicy. Po trzecie, lekarze nie bardzo orientują się, jak przepisywać, w jakich dawkach leczniczą marihuanę. W związku z tym
jakby z jednej strony coś niby można, natomiast z drugiej strony jest to nieosiągalne, ponieważ następnym problemem jest problem finansowy. Nawet ci, którzy by przeszli te wszystkie trudności, te wszystkie progi trudności, potem okazuje się, że to wszystko jest tak drogie, że chorego nie stać na to, aby tą leczniczą marihuanę przyjmować przez dłuższy okres czasu. W tej chwili firma kanadyjska, z tego co wiemy, wchodzi na rynek polski i będzie edukować i wybrane apteki i lekarzy po to, aby oni umieli i byli w stanie zrobić leki z leczniczą marihuaną i żeby ta lecznicza marihuana mogła uśmierzać ból i pomagać chorym. Delikatnie licząc, tych chorych jest od 300 tysięcy nawet do miliona. Myślę, że największą barierą w tym, żeby ta marihuana lecznicza, powtarzam, lecznicza, nie była dostępna, będzie jej wysoka cena. W następnych spotkaniach chcielibyśmy powiedzieć o historii konopi, o historii leczniczej marihuany, skąd ona się wzięła. Historia to jest parę tysięcy lat wstecz, zaczyna się w Chinach. Dlaczego budzi takie emocje i dlaczego była przez tyle lat zakazana praktycznie na całym świecie? Dziękuję.